Tadeusz Różewicz. Spóźniona odpowiedź. Zapytałeś mnie, czy pisać wiersze. I nie wiesz, czemu milczę. Idąc polną drogą, ulicą nieznanego miasta, ścieżką cmentarną do grobu matki, mówiłem do siebie: więc to tak. Tak się płaci za wszystko. Za co? Za nic. Więc to tak. Poeta zostaje sam w pokoju hotelowym, wieńcu laurowym, ten drugi w czapce błazeńskiej, w celi więziennej, rozgląda się za sznurem nad wodą wielką w domu obłąkanych. Myślał, że pisząc wiersze obejmuje kobietę, rodzinę, kraj, całą ziemię. Ktoś trzeci z nas się śmieje. Dopiero na końcu dowiesz się, co to jest poezja. Czytał Bogdan Dmowski.